Cześć, jestem Jak Czareja i dzisiaj gramy sobie taką gierkę jak Pilot Training Simulator. Mam nadzieję, że ten film wam się spodoba. Zostawcie suba, lajka, a teraz już nie przedłużam i zaczynamy. Macie 3 sekundy. Kto wygra? Czy ja zdążę szybciej kliknąć, żebyśmy grali w Pilot Training Simulator, czy wy zostawiacie subskrypcję? Gratulacje dla wszystkich, którym się udało. Jeżeli wam się nie udało, to możecie w każdej chwili kliknąć. Dla was co jedno kliknięcie, nie musi się dawać dzwonka. Wtedy wam nie będą wyskakiwać powiadomienia, a dla mnie to jest bardzo duże wsparcie, bo to nie jest łatwe, żeby nagrać filmik. A czy nagrać filmik, to jakby granie w gier, nie? Ale miniaturka to już druga rzecz jakby, więc dobra. A więc jedno z moich ulubionych lotnisk, Perth International. Ogólnie jest to pierwszy odcinek z tej serii, ale mam już 300 godzin prawie wylatane. No prawie. Ale to tylko dlatego, bo po prostu wcześniej jakby nie miałem czasu, żeby tam grę nagrywać, po prostu sobie ten będziecie jak coś. O, biorę sobie teraz Airbusa A330, tylko jaką linię. Dobra, żebyśmy się rozbudzili, bierzemy sobie Cafe Pacific. Jakby co, to w jeżdżeniu po liniach jestem najgorszy. Nie hejtujcie. Cafe Pacific. Bari bam 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 bari bam. Dobra. Gramy, dobra, okej. Można wrzucać na średni. Nie, żeby nie przedłużać, tylko gdzie jest? Tokio. Dzisiaj zrobimy różne crazy rzeczy. Wiecie na przykład jakie? Znaczy nie są one jakoś bardzo crazy, ale będziemy lądować na ten, na najmniejszym lotnisku na całym świecie i w tej grze. Znaczy nie, w tej grze to nie jest najmniejsze lotnisko, ale chyba, z tego co wiem. Ale dla mnie jest to najmniejsze. Patrz. Vertical takeoff ziom. Dobra. Dobra, lecimy na Oremni. To będzie krótki lot. Znaczy, no na Oremni, ale nie jedziemy, ale nie lecimy na to największe lotnisko. Tylko na, wiecie, jakie lotnisko? Już wam mówię, lecimy na lotnisko Sejba właśnie, to jedno z najmniejszych w całej gierce. Musimy wiedzieć, gdzie ono jest. Ono jest gdzieś tutaj, gdzie pokazywałem wam przed chwilą mychą. Dobra. A więc my jesteśmy przy tej wysepce. Dobra, poczekajcie, damy w ten. No i my jesteśmy przy tej wysepce blisko, nie? Tak, my jesteśmy blisko tej wysepki, nie? A ja lecę tak, więc bardzo dobrze lecę. Możesz rzucić na 80. Dobra, już powoli widzę. Gdzie jest Sejba? Nie widzę Sejby w ogóle. Dobra. Jeżeli jesteśmy już w miarę blisko Sejby, to trzeba zacząć zwalniać, nie? Bo wiecie, że lądowanie na Sejba to będzie ciężkie zadanie. I to jeszcze latającym ołówkiem, widzowie, to będzie takie ciężkie. Znaczy nie, bo latający ołówek to A300. Dobra, widzę go. Dobra, to lecimy z takim 55. Dobra, widzę to lotnisko. Klapy można. Nie wiem w sumie, czy nie zrobiłem małego błędu, że już klapy daję. Dobra, jeszcze szybko nie widzę wyklapy.
O, już myślę, że go widzicie. Jest tutaj, pod moim kursorem. Oby ten lot się zapisał na kartach, no wiecie, no, kartach historii, historii lotnictwa. A więc jesteśmy już blisko Sejby. Nie wiem, czy troszkę za wolno nie lecimy. Daj 60. Można już klapy. A niedługo będziemy rozkładali podwozia. Nie, jeszcze nie. Dobra. Przełączamy kamerkę. Trzeba się troszkę. Dobra, generalnie plan jest taki. Lądujemy z prędkością 48. Ale jak już dotkniemy ziemi, dobra, ale jedno, że musimy wylądować, a drugie, że musimy miękko to zrobić. A więc to są dwie różne rzeczy, widzowie. Wylądować normalnie, ale czy wylądować miękko? Widzowie, robimy to, tak czy nie? Robimy to, proszę Państwa, zapiszemy się na kartach historii, czy może zapiszemy się na kartach historii, ale pod względem samolot, Cafe Pacific, wypadł z pasa i wpadł do wody. 5 osób umarło. Czy może się zapiszemy tak na kartach? Cafe Pacific Airbus A330 wylądował na najmniejszym lotnisku w historii i zapisał się na kartach historii lotnictwa. Nie, zatrzymamy się. Tylko nie to. Trzeba się, widzowie, uwolnić z tego czegoś. Uwalniamy się. Uwolnij się, Czarek! Jest! Widzowie. Another try. Kolejna próba. Inna próba. Która zakończy się powodzeniem. Bra. Lecimy. Boże, ale ja... No nisko. Teraz zastalujemy się. Dobra, mamy już letni wieczór. Widzowie, uda nam się teraz? Nie widzę pasa. Odchodzimy, odchodzimy. Ajajaj, dobra, widzowie. Koniec zabawy. Resetujemy charakter. I teraz pokażę. Największe najprawdopodobniej lądowanie Ryanaira w historii. Tokio International. Pokażę Wam, że Ryanair nie musi lądować tak jak kamień rzucony do rzeki. Ryanair może lądować tak jak A330. I właśnie teraz Wam chcę to pokazać.
żebyście nie hejtowali Ryanaira albo Erba za belugę weźmiemy. Chcę. Ryanair. Ryanair. Dzień dobry. Thank you for flying with Ryanair. Oczywiście wiecie. Ryanair, że wszystko jest złe. Ja to żartuję. Sam latam Ryanairem. Polecam. Langchareya. Poproszę Ryanair o współpracę. A jak się zapytałem, a czemu co takiego zrobiłem, to powiem już, że leciałem ich linią lotniczą z kilkanaście razy i że wybrałem ich samolot w PTFS, Pilot Training Flight Simulator. Jak mi nie dadzą współpracy, będę płakał. Nie żartuję. Okej. Okay. Jestem trochę chory, jakby co? Dlatego jest 14.09. Jeżeli bym nie był chory, to jeszcze bym był w szkole najprawdopodobniej, ale mniejsza z tym. Ten, wieża kontroli lotów się mnie nie pyta, dlaczego jadę do cargo strefy. No i niech się nie pyta, bo bierzemy trochę pasażerów do gapę. Jesteśmy tanią linią lotniczą. Rzymek, no. We're ready. O twoja siostra. Czy to Freddy Fosberg? Rozumiem, że z dobra jadera mógłbym już wystartować, ale nie. Ryanair, nie wyjedz. Jest, byliśmy jednym kółkiem, widzowie, na, dobra, nie, skończyła się piękno. Oczywiście Ryanair jak to Ryanair. Więc jakby co Ryanair, tak startuje. Proszę nie pytać, co ja odwalam. Po prostu daję Ryanaira. O, ale prawdopodobnie wrzucam tego latającego ołóweczka. Znaczy, porównanie do tam tej maszyny do miękkiego lądowania. To ta to przynajmniej trzy klapy ma. To szybciej się zwalnia. Kurde. Ale pomyśleli. Dobra. Czy Czarejka wyhamuje na pas? Nie. Na ten pas nie możemy lecieć. A tak na wieżę kontroli, kurde, lotów powiedziała. Ale nikt nie powiedział, że nie możemy na tym. Z ostatnich zdarzeń. Ryanair wylądował najbardziej miękko w swojej historii. Dobra, zbyt niebezpiecznie. Co jest? Widzowie, z ostatniej, jeżeli zaraz zobaczycie w wiadomościach z ostatniej chwili, Ryanair wylądował najbardziej miękko na świecie w swojej historii. Nie, wiecie co? Ja się wypowiedziałam przed chwilą, jakbym chodził do przedszkola. W ostatniej chwili Ryanair wylądował na piku, że nikomu się nie wylała woda. Bra. Nikt nie pyta, dlaczego tak dziwnie wylądowała.
Thank you for flying with Ryanair. Last year, over 90% of our flights arrived on time. We hope you enjoyed yours, and we look for Ryanair. Low fares made simple. Dun, 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 dun. Dobra. Teraz lądujemy na moście. Takie sobie dałem za tak. Tylko jak się robiło advanced? Nie, drill down to jest, a gdzie jest advanced? Koniecznie kliknąłem ry. Ale to try. Dobra, widzowie, w momencie się ustawiamy tak, żebyśmy mogli wylądować na moście. Wow. To jest jakby niemożliwe, nie? Dobra. Pomimo tego, że odpadamy z prędkością taką, jakiej świat nie widział. Co jest? O? No nie chyba. Bra, więc. Koniec zabawy. Bierzemy SU-75. Nie wiem, żartuję, SU-27. Dobra, więc. Tak to się robi. Reset charakter. Hej, o wie. Jemy sobie na Oren. A więc teraz idziemy do tego terminala. Dobra. Nie pytajcie, czemu cały czas mówię dobra. Ale dobra, teraz bierzemy sobie Modern Military. To jest najszybszy samolot, jaki pamiętam. PTVC. Bra? Tego wiem. Bra. Walić to. To jest tylko gra. XD. O, czy wystartujemy na KLM-em? Young Charega Disaster. Czy taki malutki samolocik się tu zmieści? Chyba za szybko lecimy. Ale kto pytał cię, Czarek? Aj. Jakby wszystko dobrze, nie? No nie to. Juh. Więc SU odchodzimy na drugi krok. Poczekajcie. Jest chyba węże. Nie. Chyba jest tak samo. Gramy. Gram. Gram. Uda nam się, widzowie, teraz. Rzeczywiście. Jakby tak serio musiał lądować, nie? Tak serio. To bym przeżył, nie? Teraz czy da się wystartować z tego czegoś. Wow. Dobra, widzowie. Robimy awaryjne lądowanie na tej wysadce.
A nie, to nie jest wysoka. Ale tylko tyle. Albo zginiemy, albo nie. Tylko się nie zostały. No ja się nie dotknąłem ziemi. Udało nam się. O to już proszę nie pytać, ale jakie rzeczy się w Rosji zdarzają? By the way, SU-27 to jest ten. Ajajajajajajaj. Co tu się, proszę państwa, dzieje? Na szczęście to tylko Roblox, który podobno nie ma logiki, albo nie ma. No co tu dużo mówić? No szaleje, no. Co się stało? No przepięknie. Zaklinowało mi się ten. Okej. Dobra. Przejrzę to. Dobra, koniec zabawy. Pokażę wam, jak się miękko ląduje. Dobra, sypu laranki. Bierzemy sobie A330. Tak, po prostu. Butter machine bierze. A mnie się pytacie, ale po co Yashina? To piłkarz. Butter machine. Boże. Okej. Więc gdzie jest nasz... O, butter machine. Dobra. Dajmy, że Erdingus. Moi kuzyni są z Irlandii, więc bierzemy sobie też irlandzką linię. Gari gang gang gong gang gong gang gang gori gong. Dobra. To gra, więc jakby może powinno się wylatywać z pasu. Ale chyba już nie trzeba aż tak bardzo słuchać się. Hej. Taxiway. Można było przecież po trawie jeździć. Bo jesteśmy Southwest Airlines. Nie, no żartuję. Ale jeżeli byśmy byli Southwest Airlines, to byśmy mogli teraz jechać prędkością z 300 tysięcy węzłów po pasie XD. Znaczy nie po pasie, tylko po drodze do kołowania. Dobra, 28. Bali bam 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 bam. Dobra, a więc jedziemy. Dobra, a więc jesteśmy bardzo dobrzy w lataniu. Więc musimy dobrze polecieć. Dobra, nie rozpędzajmy się tak bardzo, bo wiem później, jak to się skoczy. I nie zdążymy wyhamować. Nie, w sumie jeszcze jesteśmy daleko. Ja zapomniałem, że można na mapę patrzeć. Dobra, trzeba szybciej lecieć. Będę patrzeć na mapę, będzie wszystko ok. Dobra, dajmy sobie, że trzyma nas. Ja nie mogę się ruszać, nie mogę ruszać myszką. Mogę zwalniać za to. Przyspieszać, zwalniać. Nie wiem, ale wiem, że ktoś chciał sobie polecieć na kraniec mapy. Każdy widzi mnie. Widzisz mnie? Dobra. Taki mały mam. Dobra, już widać powoli, więc 80, tylko 80. Trzeba wypatrować widzowie, czy jakiś, o widz, widać United,
ale wiesz, że kontroli lotów United spada do morza, XD. I dobra, bo już mamy Tom. Dobra, patrzę, to się tak robi. Żeby zahamować na czas, dobra. Ale tu jest na pewno Greater Rapportat. Dobra. Tu widać jakiś duży pas. Nie, malutki pas. Dobra, tam widać duży pas. Tutaj. Każdy widzi? Tak, dobra. Niepotrzebnie zacząłem tak panikować. To się okazuje, że to jeszcze kupa czasu, widzowie. Tak, bo tam są dwa pasy, a Greater... Czyli mógłbym lądować na tym, ale mniejsza z tym. Dobra, nie próbujemy na aircraft carrier, chyba nie? Nie. Dobra, przyśpiesz, bo moi widzowie chcą zobaczyć, jak mięciutko lądować. Jeżeli chcecie się popisać, to najlepsza jest taka kamerka. Po prostu patrzcie. Robicie sobie jakby duży taki widok, nie? Później po prostu sobie ją kierujecie ten. Możecie sobie dać trochę większy, trochę mniejszy. Zależy, jak wam pasuje. Nie? Mi bardziej tak pasuje. I busidi, i ma bindi, di ma. Dobra. Dobra, klapy. Można. Jeszcze podwarza chyba nie. Hej. Hi, nice. Nie, daleko jest. Hi, but nice to me. Was nice to me. Jesteśmy już blisko. Dobra, jesteśmy już blisko, widzowie. Psiapsi by zaczęły śpiewać. Mari bam 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 bam. Tylko, że chłopacy. Iza. Sam tego nie rozumiem. Spokojnie. Boże, dla kubatych. Nie lasz. Ja nie mogę się posrobić. Iza. Nie rozumiem. Dobra. Ponieważ to latający ołówek. Nie, to nie jest latający ołówek. Kiedy ja przestanę mówić, no to latający ołówek. Bo latający ołówek to inny samolot, to inna rzecz, nie? Pytanko teraz, na którym lądujemy. Chyba lądujemy na tym, widzicie go? Dobrze. Dobra. Jesteśmy bliżutko. Abyśmy tylko nie wpadli do jeziora. Nie skończy tak jak Asiana Airlines. Fly 213 chyba, tak? Dobra. Patrzcie, jak to się robi. Znaczy wiecie, ja was nie pouczam, bo ja bardzo mięciutko nie ląduję, ale... Ale wam tylko daję tip. O kurde. Tak szczerze muszę wam do czegoś się przyznać. Nigdy tak miękko nie wylądowałem. Chyba sobie pomyślałem, jak oglądałem shortsa, jak lotuję A330 w prawdziwym życiu. Stwierdziłem, dobra. Bo już wam miałem mówić, że lepiej iść i zobaczyć, jak prawdziwy, jak naprawdę ląduje A330 i zda, ale nie musi. Dobra, w sumie... To chyba na tyle z tego odcinka. Dzisiaj możecie powiedzieć mi, czy wolicie z kamerką, czy bez kamerki.
Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Zostawcie suba, lajka. No i widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Pum pum cyk, pum pum cyk, pum pum cyk. Miu, miu.